Raport ten pokazuje, iż ta inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko czy też osoby. W tej chwili raport został złożony i będzie weryfikowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przez Sanepid, przez Wody Polskie, przez Urząd Marszałkowski i po tej weryfikacji będziemy oczekiwać od burmistrza o wydanie decyzji. Jakim pierwszym wskaźnikiem, obszarem, który był oceniany w trakcie przygotowywania raportu, była analiza emisji zanieczyszczeń do środowiska, która jasno wykazała, że wpływ tej instalacji na środowisko wzrośnie o 0,2% i to przy założeniu, że aktualna kotłownia węglowa będzie pracowała w taki sam sposób, jak pracuje aktualnie. A zgodnie z informacjami, które przekazywaliśmy już wcześniej, plan dekarbonizacji naszej ciepłowni w Chrzanowie zakłada odejście od węgla do 2030 roku, gdzie po zbudowaniu instalacji odzysku energii 48% będzie produkowane w ciągu roku właśnie z niej, a 52% pozostałej energii z instalacji gazowej. Instalacja ze względów wymogów prawa, a także dla bezpieczeństwa, będzie wyposażona w urządzenia monitoringujące i to monitoringujące w sposób ciągły większość zanieczyszczeń. Co i w jaki sposób się odbywa jest dokładnie przedstawione w raporcie. Problem, który też często jest poruszany, to jest kwestia transportu. Do instalacji będą przywożone paliwo, czyli ten pre-RDF, około 4-5 samochodów dziennie, co oznacza, że to jest mniej niż jeden samochód na godzinę w ciągu normalnego dnia pracy, weekendy i święta oczywiście nie będą przyjeżdżały, więc tutaj już mogę uspokoić. Mogę zapewnić, że nie spowoduje to w żaden sposób uciążliwości odorowych. Te odpady trafiają bezpośrednio do szczelnego, zamkniętego magazynu, z którego następnie trafiają do spalania. Pojawiły się też takie błędne informacje, że będzie jakiekolwiek składowisko w tym miejscu. Nie, tu składowiska nie będzie. Mówimy tylko i wyłącznie o magazynie, który zapewnia pracę w najdłuższe możliwe, nawet długie weekendy, 4-5 dni. Nic więcej nie będzie. Paliwo jest wykorzystywane na bieżąco. W związku z tym nie ma możliwości, żeby cokolwiek było składowane. Nawet nie będzie na to miejsca. Postanowiliśmy umieścić na naszej stronie internetowej Chrzanów Energia Przyszłości dla Miast całość raportu w wersji możliwej do pobrania przez każdego zainteresowanego mieszkańca. Jednocześnie ze względu na język, jakim raport jest przygotowany, a jest przygotowany zgodnie z ustawą, przygotowaliśmy również ulotkę informacyjną dla mieszkańców, która jest w trakcie dystrybucji aktualnie na terenie Chrzanowa, na osiedla Kościelec Młodości i Stella. Natomiast dla pozostałej części Chrzanowa rozdystrybuujemy plakaty z tymi samymi informacjami, które są zawarte w ulotce, tak żeby dotrzeć do jak największego grona mieszkańców. Jest to dosyć krótki materiał, który umożliwi mieszkańcom zapoznać się stricte z wnioskami, jakie z tego raportu płyną. Otwieramy na terenie miasta Chrzanowa kilka punktów informacyjnych, gdzie będzie można przyjść, porozmawiać, wyjaśnić wszelkie wątpliwości, dopytać, na czym polega tego typu inwestycja. Następnie chcemy zorganizować wizyty studyjne w Krakowie, jeżeli chodzi o podobne instalacje. Chcemy powołać również Radę Społeczną, gdzie zaprosimy tutaj przedstawicieli zarówno mieszkańców z rad osiedla, tutaj przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, tak żeby mogła się toczyć debata i dyskusja na temat tej instalacji. Wszystko chcemy, żeby było przeprowadzone oczywiście jawnie, transparentnie. Mamy też deklarację burmistrza, że zorganizuje taką ogólną debatę związaną z tą inwestycją, gdzie będą powołani niezależni eksperci. My cieszymy się z tego, że raport ten wskazuje, to co podkreślam jeszcze raz, że ta inwestycja będzie bezpieczna dla środowiska i dla ludzi. Rozpoczynamy tą kampanię i zachęcamy wszystkich tak naprawdę raz do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie już ten raport będzie zamieszczony, a dwa do tych wszystkich działań, które będziemy prowadzić w najbliższym czasie.